Ekstrakcja barwników lipidowych z tkanek roślinnych czy z glonów to nie jest trudne zadanie, które może zostać wykonane nawet w warunkach domowych. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać tę ekstrakcję z materiału o różnej postaci. Ta próbka to jest wysuszona, sproszkowana spirulina, a więc jest to sinica z rodzaju Arthrospira sprzedawana komercyjnie jako suplement diety bądź pokarm dla rybek. Jest ona wykorzystywana w tym celu ze względu na dużą zawartość białka, ale nas interesują barwniki, które będziemy ekstrahować. Kolejna próbka to też jest sinica, ale ma zupełnie inną postać. Jest to nitkowata sinica z rodzaju oscillatoria, która to jest w postaci żywej, wodnej hodowli. Następna próbka jest do niej podobna, pod tym kątem, że jest to wodna hodowla też nitkowatego glonu, ale zupełnie innego taksonu. Zresztą możemy zwrócić uwagę na zupełnie inny odcień zieleni, który jest dużo, dużo cieplejszy i to nam już zdradza, że jest to hodowla zielenicy. Ta nitkowata zielenica należy do rodzaju Edogonia. Kolejna próbka to też jest wodna hodowla, ale jest to glon o zupełnie innej kokalnej formie wzrostu, ale to też jest zielenica. Przy czym kolor już zupełnie nie zdradza przynależności taksonomicznej, dlatego że to jest dosyć nietypowa zielenica. Jest to hematokokus, który jesienią przygotowuje się do zimy, wytwarzając cysty, które mają bardzo dużo barwnika ksantofilowego, jakim jest astaksantyna. Następna próbka ma podobną postać do hematokokus, ale w tym przypadku mamy do czynienia z wodną hodowlą klejnotek, czyli jednokomórkowych glonów. Następna próbka to po prostu liście fasoli, a tak naprawdę jeden odcięty liść, który tutaj jest w zlewce po to, żeby nie więdnął. Ale próbka sama w sobie jest sucha, to znaczy ta woda tutaj do niczego nam nie będzie potrzebna, ona jest tylko do przechowywania tej rośliny w stanie wysokiego turgoru. I ostatnia próbka jest to komercyjna przyprawa. To jest po prostu natka pietruszki ususzona. Zwracam od razu uwagę na kolor, bo będziemy tę próbkę porównywać, jak już wyekstrahujemy barwniki podczas chromatografii, właśnie z fasolą. To znaczy, to też jest roślina wyższa, tak jak fasola, ale widzimy inny kolor. On jest dużo bledszy, wchodzi w odcienie szarości, a to za sprawą tego, że chlorofile podczas przechowywania się rozkładają, wypada z nich magnez, no i wtedy tracą swoją taką żywo-zieloną barwę. Feofityna jest szara, co wykażemy podczas chromatografii. Najprostszą próbką do preparatyki jest sproszkowana spirulina, dlatego że jest to materiał już utarty, komórki są uszkodzone, a więc mamy łatwy dostęp do barwników, które się w nich znajdowały, no a poza tym jest to próbka wysuszona. Mieszaniną używaną do ekstrakcji jest chloroform z metanolem w stosunku 2:1. I żeby uniknąć rozdzielenia faz, to musimy taką próbkę zawsze jak najbardziej odwodnić. No ale ta jest już sucha, sproszkowana, więc tego kroku nie będziemy w ogóle wykonywać. Zatem tutaj sprawa jest elementarna. Bierzemy szpatułkę i nabieramy nieco spiruliny, naprawdę nieduża ekstrakcja z takiego materiału dobrze sproszkowanego jest bardzo wydajna. Możemy to trochę strząsnąć i wystarczy zalać około 1 ml mieszaniny do ekstrakcji. I w tym celu najlepiej posłużyć się jest pipetami szklanymi, ponieważ one nie ulegają uszkodzeniu podczas kontaktu z odczynnikami organicznymi. No i dodajemy około 1 ml za pomocą pipet. Kolejny krok to jest dokładne wymieszanie. W warunkach laboratoryjnych to jest bardzo prosta sprawa.
To znaczy, możemy sobie użyć mieszadła, tak zwanego vortexu i w kilka sekund będziemy mieli bardzo dobrze tę próbkę wmieszaną i w tej chwili z środka komórek, które zostały wcześniej uszkodzone, utarte, barwniki dostają się do mieszaniny ekstrakcyjnej, do tej mieszaniny chloroformu i metanolu. Problemem jest to, że ta zawiesina komórek się podniosła i ten płyn nie jest czysty, to będzie utrudniało nam następnie chromatografię. To, co trzeba będzie zrobić, to po prostu zwirować tę próbkę i zebrać supernatant, ale ten krok będzie powtórzony dla tych wszystkich 7 próbek, więc na razie tę próbkę po prostu odkładamy na bok i będziemy wirować wszystkie naraz, wszystkie jednocześnie. Kolejna próbka jest o tyle problematyczna, że jest w niej bardzo duża zawartość wody. No jest to po prostu wodna hodowla. No i tej wody trzeba się w pierwszym kroku pozbyć. Po drugie, te komórki są żywe, one nie są uszkodzone, więc jeżeli po prostu zalejemy nawet osuszoną silnicę mieszaniną do ekstrakcji, no to będzie ten problem, że ta ekstrakcja nie będzie wydajna. A więc trzeba się po pierwsze tej wody pozbyć, a po drugie w porcelanowym moździerzu taką próbkę utrzeć po dodaniu mieszaniny do ekstrakcji. Można posłużyć się w tym celu odwadniania ręcznikiem papierowym po prostu. To jest jedna rzecz. A po drugie taki zupełny nadmiar tej wody możemy oblać do zlewki, żeby nam łatwiej było te silnice wyciągnąć. Jak już się pozbędziemy nadmiaru wody, to widzimy, że one prawie chcą nam wypaść, więc po prostu możemy je na ten ręcznik, no może nie wysypać, ale o, w ten sposób tutaj przenieść. I teraz odsączyć się na jednym ręczniku, wziąć drugi arkusz ręcznika i je przenieść za pomocą pensety. To nie musi być takie łatwe. Ale tu możemy mieć dosyć duże straty, to nie jest jakiś problem. I teraz warto wytrzeć stół, bo on oczywiście troszkę nasiąknął wodą. I teraz powtarzamy proces odsączania. Im zrobimy to dokładniej, ale to też nie chodzi o to, żeby wbić tę silnicę w ręcznik, tym ekstrakcja będzie przebiegała sprawniej, dlatego że nie będzie dochodziło w probówce do podziału faz. Myślę, że to już jest w porządku. I za pomocą pensety możemy przenieść taką silnicę do moździerza porcelanowego. Dodać, jak w poprzednim przypadku, około 1 ml mieszaniny do ekstrakcji. Nie za dużo, no chodzi o to, żeby ta ekstrakcja była w miarę wydajna, żeby stężenie tych barwników było odpowiednio wysokie. I następnie za pomocą tłuczka należy taką próbkę skomodernizować. To jest właśnie ten krok, w czasie którego niszczone są ściany komórkowe i barwniki, które znajdują się we wnętrzu komórek, mogą przejść do mieszaniny ekstrakcyjnej. Mamy do czynienia z silnicą, a więc będziemy tutaj spodziewali się barwników karotenoidowych. Na pewno będzie spora ilość beta-karotenu. Będzie chlorofil A, który oczywiście nie jest barwnikiem karotenoidowym, ale też jest barwnikiem tłuszczowym. No i spodziewamy się jakichś barwników związanych z białkami, czy będących po prostu białkami takimi złożonymi.
i są to fikoerytryla i fikocyjanina, ale one tutaj do tej mieszaniny nie będą przechodziły wydajnie, ponieważ one są barwnikami rozpuszczalnymi w fazie wodnej, a tej wody staraliśmy się pozbyć, ponieważ nie da się jedną techniką wydajnie wyekstrahować substancji rozpuszczalnych w różnych układach wodnych albo lipofilowych. Jeżeli dostajemy konsystencję, która przypomina pastę, to możemy dodać troszkę więcej mieszaniny do ekstrakcji. Ta ekstrakcja, widzę już tutaj, że jest dosyć wydajna, dlatego że mamy bardzo ciemny płyn. Następnie należy boki tego moździerza, to znaczy zebrać substancje z boków tego moździerza i za pomocą pipetki, ja użyję takiej pipetki pasterowskiej. Nie jest to pipeta szklana, ale w tym konkretnym przypadku szklana pipeta by się bardzo szybko zapchała, ponieważ ta ciecz, ta utarta, no nie tkanka, ale te utarte komórki tej nitkowatej postaci glonu, one tworzą taką bardzo lepką substancję. No i teraz, gdybym próbował to zrobić pipetą szklaną, przeznaczoną do czynników organicznych, to niechybnie by mi się ona bardzo szybko zapchała i niewiele bym osiągnął. Zatem warto jest odłożyć tłuczek na bok i za pomocą takiej właśnie oto pipetki przenieść tę ciecz. Widzimy, że ona jest bardzo, bardzo ciemna. No to świadczy o tym, że nasza ekstrakcja była wydajna. Nie musimy przenosić wszystkiego. Ale jeżeli widzimy, że objętość jest niewystarczająca, jest mniejsza niż w pierwszej probówce, a będziemy je wirowali razem, to dobrze, żeby układ, który wirujemy, był zrównoważony, no to po prostu warto to dopełnić do 1,25 mniej więcej mililitra za pomocą mieszaniny do ekstrakcji. To robimy oczywiście za pomocą pipety szklanej. Jeżeli rozleje nam się trochę tego układu, to musimy być czujni, dlatego że niestety może dojść do zatarcia numeru, który napisałem na probówce i potem będzie mi trudno tę próbkę rozpoznać. No zatem kolejny krok to jest po prostu zamieszanie. I możemy taką probówkę odstawić na bok do wirowania. Kolejna próbka, czyli też nitkowaty glon, ale zielenica ma dokładnie taką samą preparatykę jak sinica. Przed chwilą, która też była nitkowata. Więc przed utarciem w moździerzu, który już sobie tutaj naszykowałem, tę próbkę należy najpierw odsączyć. I zatem bierzemy pensetę. Akurat w tym przypadku jest to wygodne po prostu wyjąć za pomocą pensety, dlatego że akurat ten glon nie opada na dno, więc my po prostu możemy taki kłaczek wyciągnąć. Jeżeli ja nie będę go tutaj jakoś bardzo męczył, to ładnie taki płaski mi się osadzi na ręczniku papierowym. I być może nam się uda to po prostu zrobić, korzystając z jednego takiego podwójnego arkusza. No zobaczymy.
Jeżeli nie będzie pewności, to weźmiemy kolejny arkusz. Sztabka jest dobrze odsączona. A chyba jednak dla pewności skorzystam z drugiego arkusza, przeniosę tę próbkę delikatnie za pomocą pinsety. Bardzo szybko się wysuszyła. Myślę, że ta preparatyka jest łatwiejsza niż w przypadku sinicy. No, każda próbka jest indywidualna. Hopla. No i w ten sposób możemy już przenieść ją do moździerza. Wygląda to w następujący sposób. Widzimy, że te kłaczki są naprawdę dobrze odsuszone. Widzimy to po tym, że nici nie zlepiają się ze sobą. Powinna ta preparatyka pójść nam dosyć gładko. No więc kolejny krok to jest dodanie mieszaniny do ekstrakcji. Ja wymienię pipetę, którą używałem, dlatego że ta pipeta nie sprawdziła mi się najlepiej, dlatego że była jakaś nieszczelność, prawdopodobnie na tym gumowym smoczku. Wezmę inną pipetę, no i tak jak poprzednio, około 1 ml, może w tym przypadku trochę więcej, bo ta próbka jest dosyć duża, dodaję mieszaniny chloroformu, przypominam, i metanolu w stosunku 2:1. Biorę czysty tłuczek, aby nie zanieczyszczyć tych próbek i ucieram. Zobaczmy, że ta ekstrakcja jest naprawdę bardzo wydajna, bo już na samym początku ucierania, ja ledwo co włożyłem tłuczek, mamy od razu wyraźnie zielony, zabarwiony płyn. To właśnie tam znajdują się już w dużej części te barwniki lipidowe. Tu w procesie fotosyntezy zielonych glonów generalnie to się wszystko odbywa za pomocą barwników lipidowych, nie spodziewamy się tutaj barwników białkowych, polarnych, rozpuszczalnych w wodzie. Nie spodziewamy się fitoerytryny, fitocyjaminy, jak to ma miejsce w przypadku sinic. Jeżeli nasza próbka jest dosyć duża, ma dosyć dużą objętość, to tak naprawdę nie trzeba aż tak się przejmować homogenizowaniem i ucieraniem. To nie chodzi o to, żeby ta próbka była starta na proszek, tylko chodzi o to, żeby płyn, czyli ta mieszanina ekstrakcyjna, została zabarwiona. No jeżeli taki cel osiągniemy, to tak naprawdę nie ma się co męczyć z tym ucieraniem. Zresztą, jeżeli nie będziemy tego ucierać do końca, to akurat w tym przypadku, jak za chwilę zobaczycie, będę mógł w bardzo prosty sposób pozbyć się kłaczków i będzie kolejny krok polegający na wirowaniu i odzyskiwaniu supernatantu zdecydowanie prostszy. Zobaczcie, jaki ten płyn jest już intensywnie zabarwiony. Myślę, że więcej nie trzeba. W bardzo prosty sposób mogę się pozbyć tych kłaczków, przede wszystkim tam są ściany komórkowe. Po prostu je odchylając na bok, one się przylepią, bo są, no nie powiem wilgotne, ponieważ tutaj jest mieszanina czynników organicznych, no ale może lepkie, tak? I się przyczepiają do ściany moździerza, a ja za pomocą pipety pasterowej, nowej, czystej, będę mógł tę mieszaninę przełożyć do probówki typu Eppendorf. A więc bierzemy pipetkę, kolejną probówkę i z moździerza przenosimy do probówki. Zobaczmy, że ten płyn jest praktycznie klarowny, aczkolwiek trochę zanieczyszczeń jest, a to, co zostało w moździerzu, to jest po pierwsze to, co odseparowałem jeszcze przed pobraniem płynu, i są jakieś szczątki, które są mocniej utarte, które zostały na dnie, które się nie nabrały do pipety. To nam już nie będzie potrzebne. Odkładamy kolejny moździerz na bok, a tę próbkę jeszcze zamieszamy.
i odkładane do statywu, żeby następnie zwirować. Następna próbka, jeszcze kolejna, mają podobną postać, to znaczy to są wodne hodowle glonów jednokomórkowych, niekolonijnych. No więc tutaj, żeby się pozbyć wody, to nie będzie to takie łatwe jak w przypadku nitkowatej sinicy i nitkowatej zielenicy. Tu musimy pozbyć się wody poprzez wirowanie i zebranie supernatantu. W tym celu musimy zawartość takiej szalki, komórki w wodnej hodowli, przenieść do probówki i zwirować. Do tego będzie pomocna taka pipeta pasterowska. Wszystko się nie zmieści, ale to nie jest takie ważne. No i teraz taką oto próbkę należy włożyć do wirówki, żeby te komórki opadły na dno, utworzyły osad i za pomocą pipety następnie odsączymy tę wodę. No, ale w tym konkretnym przypadku warto od razu zrobić dwie próbki na raz, ponieważ one są do siebie podobne. Będzie nam łatwiej wirować, jeżeli będziemy mieli zrównoważoną wirówkę, będziemy mieli dwie próbki. No, zatem bierzemy kolejną probówkę typu Eppendorf i staramy się pobierać ten osad z dna zlewki, po to, żeby nabrać jak najwięcej komórek. Powinniśmy mieć podobną objętość płynu w obydwu probówkach i w wirówce umieścić probówki po przeciwległych stronach, aby układ, który wirujemy, był zrównoważony. W przeciwnym wypadku można w takim najłagodniejszym przypadku po prostu uszkodzić łożysko wirówki. A w przypadku skrajnym, jeżeli to byłaby duża wirówka, nie taka stołowa, to niezrównoważony układ może doprowadzić do tego, że rotor zerwie się z łożyska i może dojść do naprawdę poważnego, nieszczęśliwego wypadku. Ustawiamy wirówkę na jak największe obroty i wirujemy przez 1 minutę. W przypadku tego modelu to będzie 14,5 tysiąca obrotów na minutę. Wirówka już skończyła pracę, możemy wyjąć próbki. Warto zwrócić uwagę na to, jak doskonale oddzielił się osad komórek od fazy wodnej, która jest w supernatancie. No i tej wody musimy się pozbyć przed ekstrakcją, ale to jest rzecz stosunkowo prosta, wystarczy wziąć pipetę pasterowską i ten nadmiar wody po prostu odciągnąć. Komórek jest dosyć dużo, więc tutaj priorytetem jest to, żeby się pozbyć wody, a nie to, żeby nie naruszyć tego osadu. Ten osad to i tak będziemy homogenizować, więc tą pipetę można zagłębić i zrobić to dosyć tak intensywnie. Jeżeli nam się pipeta zabrudzi, to jest nic, bo pipeta i tak jest jednorazowa. Wrzucamy ją do śmietnika. No i teraz, jeżeli mamy już tę wodę w zlewce, nie ma jej w probówce, to czas na dodanie mieszaniny do ekstrakcji. Ale ze względu na to, że homogenizację będziemy przeprowadzać w probówce, to tej mieszaniny nie dajemy zbyt wiele, bo jeszcze musi nam się zmieścić homogenizator. Więc tutaj procedura jest troszeczkę inna, czyli my mamy teraz już odsączone, pozbawione wody komórki, a tak naprawdę ich osad, ale one jeszcze nie są na tym etapie zhomogenizowane. I homogenizujemy je za pomocą takich homogenizatorów, które są dopasowane do probówek typu Eppendorf. Teraz widzimy, że jak włożymy ten homogenizator do probówki, to poziom cieczy nam się
podnosi. No i to właśnie z tego powodu nie możemy od razu tej mieszaniny do ekstrakcji dać aż tak dużo. Możemy skontrolować postęp pracy, wyjmując homogenizator i sprawdzając, czy zabarwia nam się mieszanina do ekstrakcji. Widzimy, że tak, nabiera takiego czerwonawego odcienia. Warto na tym etapie poświęcić trochę czasu, ponieważ nie jest to takie łatwe, żeby te komórki dobrze utrzeć, ponieważ to ucieranie jest tak naprawdę wydajne tylko tam, gdzie na dnie próbówki jest ten stożek homogenizatora dobrze do jej ścianek dopasowany, więc należy zwracać uwagę na to, żeby pomiędzy ścianką próbówki a homogenizatorem znajdowały się komórki. Znaczy, jeżeli ja po prostu włożę to byle jak i będę działał w ten sposób, to tak naprawdę nic nie robię. Muszę zgarnąć próbówki, komórki po ściance próbówki, docisnąć tłuczek, no i w ten sposób ekstrakcja zachodzi o wiele, wiele wydajniej. Zauważmy, że kolor tej mieszaniny jest już bardziej intensywny. Jest to dosyć żmudne zadanie, ale należy na tym etapie się przyłożyć, dlatego że im wydajniejsza będzie ekstrakcja, tym wyniki chromatografii będą zdecydowanie lepsze. Widzimy, że mieszanina do ekstrakcji nabiera coraz ciemniejszego zabarwienia, ale myślę, że warto popracować jeszcze mocniej. Myślę, że ekstrakcja zaszła już z wystarczającą wydajnością i w tej chwili muszę zadbać o to, żeby na etapie wirowania ta probówka miała podobną objętość do pozostałych probówek. Pamiętajmy, że dopełnialiśmy poprzednie do 1,25 ml. Dopełniam oczywiście mieszaninę do ekstrakcji. Poważnym błędem na tym etapie byłoby dodanie wody, której pamiętamy, na poprzednim etapie się pozbywaliśmy. Nie musimy dodać zupełnie idealnie, ale jest podziałka na probówce, która nam to ułatwia. Tak, przygotowaną próbkę należy zamieszać, korzystając z Vortexu. To też poprawi nieco wydajność tej ekstrakcji i możemy ją odłożyć. Zobaczmy, jak ten osad komórek się zbił. Nie trzeba go oczywiście przed samą chromatografią zwirować, tak jak pozostałe próbki. Wracamy do próbki z eugleninami. Preparatyka w tym przypadku jest dokładnie taka sama, jak przy hematokokus. A więc pierwszy krok polega na tym, żeby pozbyć się wody za pomocą pipety pasterowskiej. Robimy to dosyć dokładnie, kosztem naruszenia osadu należy postarać się, żeby tej wody pozbyć się naprawdę dobrze. Zawsze trochę tej wody zostanie, tym się nie przejmujemy, ale raczej balans, równowagę tutaj kładziemy po stronie lepszego odsączenia, aniżeli zachowania tego osadu komórek. Dodajemy mieszaninę do ekstrakcji, czyli chloroform metanol w stosunku 2:1. Tym razem nie dodajemy do końcowej objętości 1,25 ml, dlatego że musi nam się jeszcze w tej probówce na tym etapie zmieścić homogenizator.
Możemy na bieżąco patrzeć na wyniki naszej pracy, czyli kontrolujemy, jak intensywnie zabarwiany jest ten ekstrakt. Ja myślę, że jeszcze w tym przypadku mogę trochę popracować. Myślę, że w tej chwili jest już zupełnie w porządku. Pozbywam się brudnego homogenizatora i uzupełniam za pomocą mieszaniny ekstrakcyjnej poziom cieczy do poziomu 1,25 ml. Nie musi to być zupełnie precyzyjne, wystarczy to zrobić korzystając z podziałki, która jest na probówce, nie trzeba używać kalibrowanych pipet. Kolejny krok to jest po prostu zamieszanie z użyciem Vortexu, ale to można też zrobić ręcznie. Vortexem jest po prostu szybciej, wydajniej, ale nie ma tutaj w tym Vortexie nic takiego szczególnego. Widzimy, że osad komórek wymieszał się z mieszaniną ekstrakcyjną. To zwiększa wydajność oczywiście ekstrakcji, no ale potem utrudnia chromatografię, ale pamiętajmy, że będziemy jeszcze tę próbówkę wirowali po to, żeby osad komórek opadł na dno, a żeby powstała klarowna ciecz, którą będziemy razem z bawnikami, które w niej są zawarte, które uległy ekstrakcji, nanosić na płytkę chromatograficzną. Kolejna próbka jest to fasola, a więc żywa roślina. Nie ma jak się z niej pozbyć wody. To znaczy, ona jest zawarta po prostu w środku komórek, głównie w wakuolach, też oczywiście w cytoplazmie. No i teraz, gdybyśmy próbowali tę próbkę wysuszyć no, w jakimś piecu, na przykład w piekarniku, no to byśmy otrzymali próbkę, która wygląda tak. A pamiętajmy, że my chcemy porównać, jak wygląda skład barwników lipidowych w przypadku żywej rośliny, a jak wygląda w przypadku takiej suszonej tkanki roślinnej. No więc nie ma na to jakiejś większej rady, po prostu trzeba się pogodzić z tym, że ta próbka będzie jakąś tam ilość tej wody zawierała. No, na szczęście fasola nie jest sukulentem i tej wody nie będzie zbyt dużo. My prawdopodobnie nie zauważymy nawet rozdzielenia się faz, ale zobaczymy. Jest to dosyć duża próbka, więc posłużę się nieco większym moździerzem. No i wystarczy taki liść porwać na mniejsze fragmenty, a następnie zalać mieszaniną ekstrakcyjną i użyć porcelanowego tłuczka. Jeżeli czujemy, że są jakieś twardsze tkanki, jak na przykład tutaj nerw główny, to tego nerwu nie musimy rwać, po prostu zostawiamy go i nie będzie nam przeszkadzał podczas ucierania. Żywa tkanka powinna nam umożliwić dosyć wydajną ekstrakcję, więc to nie musimy robić tego jakoś zupełnie dokładnie. Dodajemy mieszaninę ekstrakcyjną do takiej próbki. Ona ma dosyć dużą objętość, no więc i tutaj też dodamy troszkę więcej tej mieszaniny ekstrakcyjnej, bo razem z tym osadem potem komórkowym, bo będziemy rozcierać tę tkankę, zostanie nam to i tak na bokach moździerza. Więc zasada jest taka, że im większa jest próbka, ma większą objętość, taką wyjściową, tym więcej możemy sobie tej mieszaniny do ekstrakcji dodać. Bierzemy tłuczek, no i zaczynamy ucieranie. Zauważmy, że ja ledwo co zacząłem to robić i proszę, jak wydajna jest ta ekstrakcja, więc znowuż powtarzam, to nie chodzi o to, żeby utrzeć tę tkankę na wiór, ale chodzi o to, żeby się znalazły barwniki fotosyntetyczne właśnie w ekstrahowanym materiale. Kiedy tkanka jest już wstępnie utarta, warto wykorzystać tłuczek do tego, żeby zebrać ten cały dosyć lekki materiał z boków
raz jeszcze wykonać homogenizację w tej paście, którą otrzymaliśmy na dnie. Tkanka była żywa, zawierała dosyć dużą ilość wody, no i stąd homogenat ma konsystencję pasty. Żeby z łatwością przenieść ekstrakt do probówki, na tym etapie można dodać jeszcze około mililitra mieszaniny ekstrakcyjnej. Lub nawet trochę więcej, żeby zmniejszyć lepkość tej substancji. Teraz zdecydowanie łatwiej będzie przenieść ekstrakt pipetą pasterowską do przygotowanej wcześniej probówki. Specjalnie się starałem, żeby pipetę osadzić na dnie moździerza, jej końcówkę. No i w ten sposób chloroform z metanolem, tę mieszaninę, starają się przenieść do plastikowej probówki, a szczątki komórek, szczątki tkanek starają się pozostawić w moździerzu, na jego dnie. Aby zwiększyć wydajność ekstrakcji, warto taką próbkę jeszcze zamieszać. W kolejnym kroku będziemy wirowali osad komórkowy, aby go oddzielić od wyekstrahowanych barwników za pomocą mieszaniny chloroformu i metanu. Preparatyka ostatniej próbki jest zasadniczo identyczna jak w przypadku fasoli. To znaczy pietruszka, która jest ususzona, właśnie różni się tym, że nie zawiera wody. A poza tym jest już wstępnie pocięta. Zatem wystarczy wysypać trochę do moździerza i od razu możemy dodać mieszaniny do ekstrakcji. W tym przypadku próbka, kiedy nie ma wody, tutaj mieszaniny wcale nie musi być tak dużo. Zawsze pamiętajmy, tę mieszaniny możemy dodać troszkę więcej w czasie homogenizacji. Kiedy tkanka jest wysuszona, wstępnie pofragmentowana, homogenizacja po pierwsze jest szybka, a po drugie otrzymany roztwór nie jest aż tak lepki. Tego typu próbka nie potrzebuje aż tak intensywnej homogenizacji, więc mogę ją przenieść już do probówki typu Eppendorf za pomocą pipety pasterowskiej. Użyłem niewielkiej objętości, około 1 ml mieszaniny, więc do finalnej objętości 1,25 ml brakuje mi jeszcze trochę, zatem dodam mieszaninę do ekstrakcji bezpośrednio do probówki. Na tym etapie mamy przygotowane wszystkie próbki do wirowania. To znaczy, we wszystkich z nich znajdują się zhomogenizowane komórki bądź tkanki i jest dodana mieszanina ekstrakcyjna. Problem, jaki musimy rozwiązać, to jest to, że konieczne jest oddzielenie osadu komórkowego od mieszaniny ekstrakcyjnej. No i właśnie ten problem rozwiązujemy za pomocą wirowania.
Zauważmy, że w niektórych przypadkach otrzymany osad ma tendencję do opadania na dno, w innych utrzymuje się raczej na górze. Więc czasami będziemy brali ekstrakt z dna probówki, a czasami będziemy taki ekstrakt brali z jej powierzchni. To wszystko zależy od właściwości tkanki, od tego, jakie inne związki się przy okazji ekstrahują, ile tam było białek, cukrów i innych związków oprócz tych lipidowych, które ekstrahujemy. Przed wirowaniem należy zadbać, żeby w każdej z próbówek znajdowała się podobna objętość cieczy. Jak widzimy, nie wszystkie probówki zawierają 1,25 ml, więc będę dopełniał każdą z nich do tej objętości za pomocą pipety szklanej, mieszaniną ekstrakcyjną, a więc chloroformu i metanolu. W tej chwili wszystkie probówki mają podobną objętość, a więc nie powinno być problemu z wyrównoważeniem układu. Problem jest jednak z tym, że jest ich nieparzysta liczba. Zresztą 7 jest ta liczba pierwsza i ciężko jest te probówki tak ułożyć na rotorze, żeby układ był wyrównoważony. Najłatwiejszym sposobem jest wykorzystanie kolejnej, 8 probówki, uzupełnionej wodą do tej samej objętości, aby wirowanie zaszło bez żadnych przeszkód. Warto pamiętać, aby taką probówkę z wodą podpisać, bo chyba nie ma nic bardziej frustrującego w laboratorium niż znalezienie nie swojej probówki z przezroczystą cieczą, która jest niepodpisana. Wkładamy 4 probówki po jednej stronie rotora. I 4 probówki po drugiej stronie. Zamykamy rotor, pokrywę wirówki i wirujemy 1 minutę z maksymalną prędkością. Wirówka skończyła pracę. Możemy wyjąć próbki i zobaczyć efekty naszej pracy. W przypadku spiruliny, a więc sinicy z rodzaju Atrospira, pamiętajmy, że ona była mocno utarta, sproszkowana, wysuszona, mamy bardzo ciemny ekstrakt. Ciężko jest zauważyć granicę pomiędzy osadem a supernatantem, więc w tym przypadku będziemy działać, można powiedzieć, trochę na ślepo. Przed pipetowaniem warto sobie już przygotować i otworzyć probówkę kolejną. Pamiętajmy, że ważne jest teraz to bardzo, żebyśmy klarowny płyn przenieśli do kolejnej probówki bez zanieczyszczeń. I tutaj do chromatografii będzie nam potrzebne niedużo, około 100-200 mikrolitrów tego płynu, więc jeżeli mamy wątpliwości, czy nabiera nam się czysty płyn, czy też osad komórkowy, to należy przerwać tę procedurę i robić to bardzo, bardzo
ostrożnie. Pierwsza probówka jest już gotowa. Przygotowujemy probówkę kolejną. W tym przypadku wyraźnie widać, jak doszło do rozdzielenia się tutaj fazy wodnej od fazy niepolarnej i widzimy wyraźnie, że barwniki rozpuściły się w tej fazie lipidowej, w tej fazie niepolarnej. Czyli mamy już wyraźną informację, że powinniśmy pipetować z dna probówki. No i na granicy faz widzimy też osad komórkowy. Musimy się przez niego przebić pipetą i następnie pobrać z dna probówki czysty ekstrakt. Staramy się unikać zanieczyszczeń i jeżeli pipeta okazuje się brudna, jeżeli ten osad komórkowy na niej zostaje, to najlepiej taką pipetę po prostu wymienić na czystą. Pamiętajmy też, że nie musimy przenieść wszystkiego. Lepiej jest przenieść mniej, a czysty materiał, niż zabrudzić próbkę. Co prawda będą powoli sedymentowały te komórki, zresztą możemy jeszcze przed nanoszeniem na chromatografię, na płytkę chromatograficzną zwirować, ale lepiej sobie na tym etapie już oszczędzić kłopotów. W przypadku kolejnej próbki, czyli Edogonium, mamy bardzo tutaj wygodną sytuację, ponieważ wyraźnie widać, że osad komórek trafił na dno, a na górze mamy czysty supernatant bez rozdzielenia faz. Więc możemy sobie pogratulować i powiedzieć, że udało nam się tę próbkę bardzo dobrze odwodnić i dobrze schomogenizować. Praca z taką próbką to czysta przyjemność. W tym przypadku przenoszenie jest bardzo proste. Doskonale widać, co robimy. Można z dużą objętość, ale nie ma co ryzykować. Nie musimy brać tam z dna probówki. Aż tyle mam do chromatografii, tylko nie będzie potrzebne. Kolejna próbka ma bardzo podobną jakość jak poprzednia. Pamiętajmy, że tutaj mieliśmy też do czynienia z glonem, który jest z hodowli wodnej, aczkolwiek on miał inną postać, tutaj była postać kokalna, a nie nitkowada, a więc trychalna. Ale końcowy efekt pracy widzimy, że jest bardzo, ale to bardzo podobny. Kolejna próbka miała dosyć dużą zawartość wody. Nie udało się dobrze tej wody pozbyć. I widzimy znowuż rozdział faz. Na górze faza polarna, na dole faza niepolarna, a pomiędzy nimi jest zawiesina K.
komórek. No i teraz znowuż musimy się przez tę zawiesinę komórek przebić, a pobrać ekstrakt z dna probówki. Następna próbka ma dokładnie taką samą charakterystykę. Znowuż musimy przejść przez fazę wodną, przez zanieczyszczenia na granicy faz i pobrać materiał z dna probówki. Ostatnia próbka, jak pamiętamy, była bardzo dobrze wysuszona, bo to była suszona pietruszka. Widzimy, że w tym przypadku nie ma rozdziału faz, a osad komórek, ich szczątki znajdują się na dnie próbówki, więc w tym przypadku pobieramy supernatant, zostawiając osad na dnie. Nie wszystkie próbki miały tak dobrze oddzielony supernatant od osadu komórkowego. Należy raz jeszcze przypatrzeć się tym próbkom, czy ich stopień czystości nadaje się do przeprowadzenia chromatografii. Ta wydaje się być w porządku. Ta jest nieco zanieczyszczona. Wydaje mi się, że warto ją zwirować. Tutaj mamy czystą próbkę. Ta też jest czysta. Podobnie jak ta. I ta. I ta. Zatem jedna próbka wymaga dodatkowego kroku wirowania. Jako, że wirujemy pojedynczą próbkę, to musimy dodać drugą, wyrównoważającą z podobną objętością wody. Już miałem taką probówkę wcześniej przygotowaną, muszę ją nieco opróżnić. I kiedy obydwie probówki mają porównywalną objętość, to możemy włożyć je do wirówki po przeciwległych stronach rotoru. Raz jeszcze wirujemy z maksymalną prędkością przez 1 minutę. Zwirowaniu. Możemy zauważyć, że
osad komórek jest na dnie probówki, więc warto czysty supernatant przełożyć do nowej czystej probówki. Ponownie działamy za pomocą pipety szklanej. Pamiętajmy, że chodzi o to, żeby wziąć czystą próbkę bez zanieczyszczeń, a nie o to, żeby pobrać tego materiału naprawdę dużo. Lepiej mniej, a czysty materiał. W ten oto sposób zostało przygotowane 7 próbek, które mogą zostać naniesione na płytkę chromatograficzną i są to ekstrakty barwników lipidowych z roślin.